Mówi się, że z kobietą jest jak z winem. Im starsza, tym lepsza. Mój dzisiejszy gość to potwierdza. Aktorką jest od ponad 30 lat. Ma na swoim koncie wiele ról serialowych i teatralnych. W filmie zadebiutowała dopiero w wieku 51 lat, a szansę dał jej młody reżyser Jan Matuszyński, dając rolę Zofii Beksińskiej w filmie Ostatnia rodzina, za którą dostała Orła. To jest moja żona, Zofia Beksińska, romanistka. Bardzo się czuję zawstydzony kamerą. No i czemu, Zosi? W ciągu chwili stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych i rozchwytywanych polskich aktorek. Zapraszam Państwa na Dzień z Aleksandrą Konieczną. Koniecznie trzeba to zobaczyć. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry, bardzo dzień dobry, cieszę miło się, że mi. Możemy się w końcu spotkać. Witam serdecznie. Sporo Migam. Się teraz dzieje, prawda? Niech to służy za całą odpowiedź. Ale z takiego dużo się dzieje raczej z takich około aktorskich rzeczy. To co się nazywa tak zwane konsumowanie tytułu czy konsumowanie sukcesu. No, ja już bym przez chwilę chciała. Czyli czerwone dywany i czerwone dywany. Tak można no, teraz tak, powiedzieć. Tak, i to dla kobiety w późnym wieku. Ja mogę powiedzieć, że ścianki na pewno nie są moim żywiołem. Jeśli chodzi o czerwone dywany właśnie, to bardzo, bardzo olśnieniem i pomocną refleksją naprawdę dla mnie było zdanie z marca tego roku przed galą Orłów Tomasza Osulińskiego, który oglądał rozdanie Oscarów, nie, i wyniósł stamtąd taką refleksję. Mówi, Ola, zobacz, faceci na czerwonym dywanie to jest po prostu albo lepiej, albo gorzej uszyty z gang, albo, no, albo smoking i leci. Ale o tych waszych sukniach, o tych waszych, o tym, w co wy jesteście ubrane, jak wy wyglądacie, jakie macie torebki, jakie macie do tego buty, tyle jest mowy, tyle to ludzi interesuje po prostu, tyle jest kliknięć tego, jakby to może była rola i tak to należy potraktować. Jutro będę miała sesję do twojego stylu kotkowego, ale także pani Magda, moja ukochana, moja ukochana, moja ukochana. Będzie mi nawilżać włosy do... No za chwilę jest festiwal w Gdyni, na który jadę z dwoma filmami. Borys Alankorza, Ciemno prawie noc i potem Boże ciało, to które było już w Wenecji. To może pani zaczną pracować nad tą fryzurą, a ja będę przeszkadzać po prostu i będę pytać. Tak, oczywiście. Tak, tak. Co by było lepsze dla moich włosów? Bo... Jedno i drugie jest fajne, bo jedno i drugie bardzo głęboko nawilża włosy. No to pani zdecyduje, a co lepiej wygląda? Jest szybciej. A co lepiej wygląda w kamerze? No właśnie chyba ten listor. Bo to wtedy to kąpiana za pianę. No to dobrze, to co powoduje pianę, co powoduje pianę. O Jezu, lubię pianę. Zresztą pokażcie mi kogoś, kto nie lubi piany, nie? Ponoć pojawiły się takie zdrowe szampony, bardzo zdrowe szampony, które nie robią piany. I tak mi je ktoś zachwalał i mówił, że to tak nie niszczy pH włosa i że to jest w ogóle takie cudowne. Tylko, że jest bez piany. Ja mówię, to dziękuję, do widzenia. Coś dzwoni? Tak, to jest mój budzik. Mogę prosić o torebkę? Bo budzik dzwoni nawet w samolocie, więc po prostu bez szans. No to będzie tylko o 10 i będzie o 22, więc teraz na razie nam przeszkodził. Nie byłam tak zmyślna. Jak odbierałam Orły, też zadzwonił. Była akurat nie 22. Moja córka zrzuciła się z histerią po prostu włączać. Mamo, gdzie to rybka? Najlepsza główna rola kobieca. Otrzymuję, proszę Państwa. Pozwólcie, bo ja zawsze chciałem zapowiadać na ringu bokserskim. Aleksandra Konieczna! Dziękuję bardzo. Byłam dosyć tym przejęta,
Znaczy zaskoczona przede wszystkim sukcesem swoim własnym, znaczy filmu i swoim własnym, ale takie określenie na użytek własny skonstruowałam nagrodą lęki. Bo to niestety bywa w biznesach, show biznesach, że po takiej nagrodzie czy po nagrodzie nie dostaje się długo propozycji. Zresztą pamiętam na bankiecie Orłów jakaś pijana kobieta mnie dopadła i powiedziała, ale ty wiesz co, pozamiatałaś, ale wiesz, że teraz nie będziesz, wiesz, że teraz już nic nie zagrasz, wiesz o tym? Ale Maja Ostroszewska, która akurat biegła, mnie odciągała i mówi, nie słuchaj jej, nie słuchaj, wiesz, że teraz nie będziesz nic grała, wiesz dlaczego? Bo się będą ciebie bali. Ja tak biegłam razem z Mają, jak z takim aniołem w granatowej pięknej sukni, ale myślałam sobie, o Boże, teraz telefon będzie milczał pewnie przez pół roku. I muszę Pani powiedzieć, że on tak od razu nie zaczął dzwonić. Tak minęło naprawdę dobrych kilka miesięcy tego czekania. To zawsze Pani chciała być aktorką? Nie, dopiero w czwartej klasie liceum. Myśmy jeździli z moim profesorem Andrzejem Pajorem, to był świetny facet, na wszystkie właściwie wtedy przedstawienia Teatru Starego. A ponieważ nasza szkoła była Mickiewicza, jeździliśmy na takie zloty mickiewiczowskie do Olsztyna, jak pamiętam, wszystkich liceów mickiewiczowskich. I ja tam coś recytowałam. Podeszła do mnie jakaś pani profesor i powiedziała: a ty dziecko nie myślałaś o szkole teatralnej, ty taka jesteś do Szczupkowskiej podobna. A ja, po pierwsze, gdzie jestem do niej podobna, a po drugie, czemuż by nie? A jak jest kobietą w aktorstwie, w teatrze? Mówi się, że źle jest w filmie, że mają gorzej niż mężczyźni. Jak jest Pani zdaniem? Jest coś takiego na scenie, jest coś takiego przed kamerą też, ale na scenie, mówiliśmy o teatrze. Kiedy wchodzi człowiek na scenę, mężczyzna, to reprezentuje człowieka. A kiedy wchodzi aktorka na scenę, to reprezentuje ciało. A druga to kwestia po prostu liczb, że jest bardzo. W każdej sztuce jest większość ról męskich. Czyli te kobiety ról mają, czyli aktorki mają po prostu mniej pracy. W związku z tym mniej zarabiają pieniędzy. To jest niesprawiedliwe. Ja przez lata jako aktorka w teatrze czułam się po prostu troszkę używana raczej jako obiekt seksualny. A teraz się to zmieniło? To się zmieniło razem z przyjściem reżyserek do teatru. One zaproponowały zupełnie inne rzeczy. Ja zaczęłam oddychać po prostu. Zaczęły ze mną rozmawiać jak z człowiekiem. Widziałam zresztą, że spektrum opowiadania w ogóle w samym temacie, w samym scenariuszu jest zupełnie inne. Chyba jeszcze za rano na czerwone. Na czerwone usta zawsze jest dobra pora. To jeszcze chyba za wcześnie. Chociaż francuski chodzą od rana w czerwonych ustach. No to jak? Mam dylemat. Mam zaburzony ośrodek decyzyjny. Dzień przygotowań do festiwalu w Gdyni trwa. Z gotową fryzurą wyruszamy z panią Aleksandrą do kosmetyczki. Dojechałyśmy na miejsce. Czas zadbać o twarz. No tak, właśnie, tak smakuje późny sukces. Idziemy. Jestem bardzo kobieca próżna i kobieca. Nie chcę się zestarzeć. Lubi Pani takie kosmetyczne zabiegi, wizyty u fryzjera? No, generalnie relaks w takim wydaniu. Wie Pani, ja kiedyś po prostu przeczytałam, bo ja dużo czytałam i czytam, że przynajmniej 4 razy dziennie trzeba się dla zdrowia psychicznego dotykać. No jak ktoś nie ma możliwości takiej, wie Pani, każdy dotyk jest zdrowy, po prostu bardzo zdrowy. Minimalnie 4 razy dziennie, żeby nie być czubkiem. No zdajcie sobie z tego sprawę. Jednak w naszym społeczeństwie, które jest dosyć, prawda, niedotykalskie,
No więc ja mam trochę z głowy, jeśli chodzi o to, no bo jakbym tak się rzuciła na pana w taksówce albo kogoś na ulicy uścisnęła, no zdarza mi się, że panią w sklepie nagle uścisnę. No ale to te wszystkie masaże, dotykanie mojej głowy, no to ja mam na pewno więcej niż 4 razy dziennie wtedy. Spoko, mam normę wyrobioną. A ma pani jakieś kompleksy? Kompleksy? A któż by ich nie miał? Musiałabym być jakimś po prostu kimś, nie wiem kim, członkiem załogi G albo kimś z jakimś z kreskówki jakąś laską. Pewnie, że mam kompleksy, mam o nich opowiadać? Może pani, oczywiście. No ja wiem. A czy pani z nimi walczy, czy to jest tak, że jest pełna akceptacja? No nie, no myślę, że na niektóre się zgadzam, no bo z nimi nie zrobię nic. Kiedyś mi się wydawało, że jakbym na przykład miała totalnie duże piersi, to moje życie by się inaczej potoczyło. Ja nie jestem jednak celebrytką właśnie, nie jestem modelką, tylko jestem aktorką i gram bardzo różne role, a zazwyczaj jestem w filmach postarzana i pobrzydzana, więc jakbym się za dobrze poprawiła, to bym straciła pracę. Ma to mały sens. Czy ma pani takie swoje rytuały, takie domowe na dbanie o siebie? O, mnóstwo mam ich i coraz więcej. Mój facet mi mówi, że zwariowałam. Ale to są jakieś maseczki, czy jak to wygląda? Ostatnio kupiłam sobie takie urządzenie, no nie wiem, co pani Kasia na to, do peelingu kawitacyjnego, domowe. No i rozpracowałam, że ono może nie tylko robić mi peeling kawitacyjny, ale także wtłaczać różne rzeczy pod skórę. A to już takie poważne zabiegi. A co pani sobie wyobraża? Poważne zabiegi, ponieważ jestem kobietą w poważnym wieku. Ja nie poprawiam się w żaden sposób inwazyjnie, bo tego się boję, bo za dużego strachu mam. Lubię rzeczy, które są, zrobić rzeczy, które są, czy zabiegi, które są odwracalne. Nie wchodzi w grę dla mnie, jak na razie, nie zarzekam się, chirurgia estetyczna, bo to bywa nieodwracalne, bo to jest nieodwracalne. Pół godziny siedzę w łazience, tylko na to przeznaczam pół godziny prawie. A już nie mówimy o tym, co się dzieje wcześniej, nie? To mój facet wie, że po prostu jak ja znikam w łazience wieczorem, to będzie no z okładem godzina. Jestem szczęśliwa bardzo. Od kilku lat mieszkamy razem. No trzemy się oczywiście. Nie, ale czuję, że to jest po prostu traf. Ja czuję, że to jest traf dla mnie, on czuje, że ja jestem trafem dla niego. No, przyszło to późno, może tak właśnie jak smakuje późny sukces, nie tylko zawodowy, ale i osobisty. Ale tak ważne, że przyszło, bo mogło w ogóle nie przyjść. Znam mnóstwo kobiet w moim wieku, przecież samotnych, otoczonych 15 kotami. I też jest fajnie i też trzeba dawać radę. Ale ma pani fantastyczną figurę. Ćwiczy pani tak siłowo, nie wiem, biega, czy to są geny? Nie, ja ze względu na swój słaby kręgosłup nie mogłabym żadnych siłowych rzeczy uprawiać, więc ćwiczę tę jogę dla kręgosłupa i po prostu myślę, że się bardzo zdrowo odżywiam. Piję dużo wody. Nie jem mięsa, nie jem niczego smażonego, nie jem pszenicy. No to już tyle wystarczy wykluczeń, żeby prawie nie jeść nic, prawda? Przynajmniej w polskiej kuchni. Ale jak się okazało, teraz w Wenecji, we włoskiej kuchni, tak samo nie jadłam prawie nic, bo wszystko było albo z glutenem, albo w panierce, w której jest oczywiście mąka. Wszystko jest po prostu z pszenicą. Choć jadłospis podczas festiwalu w Wenecji nie spełnił oczekiwań aktorki, prawdziwą ucztą okazał się być pokaz filmu Boże Ciało. Tutaj to było wszystko na miejscu. Ja razem z tą suknią Tomasza Ozolińskiego, szytą na miarę, z tym wszystkim chciałam, poza tym, że nie tak często zdarza się polskim aktorkom być z filmem w Wenecji, na festiwalu najstarszym w Europie, to po prostu chciałam uświetnić ten moment dla siebie i dla wszystkich i dla tego filmu. No, trochę może przesadziłam, bo
ta suknia była zamykana z tyłu, potrzebowałam do pomocy dwóch dziewczyn i potrzeba było na to pół godziny. Nie było w grafiku miejsca na to, ale postanowiłam to wymóc, choćby nie wiem co. Jeszcze dojdzie jeden element. O Boże, cudownie. Na 76. Międzynarodowy Festiwal w Wenecji. Byłam u fryzjera. No chciałam tylko po prostu powiedzieć, że zdaje się, że będę miała dekolt do pasa. Ja mam przecież jeszcze życie osobiste. Sukienkę do Wenecji zaprojektował Tomasz Osoliński. Z kolei kreację na festiwal filmowy w Gdyni pani Aleksandra postanowiła nie pierwszy już zresztą raz wybrać u projektantki Gosi Baczyńskiej. Gosiu, moja słodka. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję, dzięki. Dziękuję, no. Zapraszam, to chodź. No i dawaj, następny red carpet. Następny red carpet, no właśnie. No. Ola, ty już się zrobiłaś po prostu bywalczynią czerwonych tak, dywanów. Ja bym przez chwilę chciała. A pierwszy? Pierwszy. Był znaczy tak taki, dawno ale, temu. Ale taki wiesz. W mojej sukience w Gdyni? No, pewnie, no w twojej właśnie. Sukience. Liczę na jakąś nagrodę. Wiesz co, koleżanki do mnie dzwonią, mówią, no Ola, fajnie, ale ustąp miejsca, bo już naprawdę, że stoimy w kolejce. No wiesz, czasami trzeba postać w kolejce, po prostu. Nie, no coś ty. A to w ogóle na pstrym koniu ale jeździ. Oczywiście, słuchaj. To wszystko na pstrym koniu jeździ. Ale oczywiście, najważniejsze jest to, wiesz, że się robi sztukę. No, no. A właśnie, film jest super, żadna wydmuszka, wiesz, czerwony dywan, to jak film jest nie dość, a to jest po prostu wspaniałe. Wiesz, jakie mieliśmy przyjęcie? No tam? Na pewno entuzjastyczne. No na pewno entuzjastyczne. Ja nie wiem, czy to zwalać na włoski temperament, wiesz? Ale po prostu nawet nie doczytali napisów ale końcowych. Ale przecież tam byli ludzie z całego świata, więc wiesz. Nie doczytali nawet napisów końcowych, jakby się chciało od wyrobionej festiwalowej publiczności, tylko... Cudownie. Nie mogę się doczekać. Kilka minut bili brawo, słuchaj, byliśmy aż zażenowani. Czytając na Instagramie w Wenecji dużo zachwytów, cudna suknia, bombowa, zjawisko, rusza, w ogóle pani, no w ogóle kobieta z klasą, a szyk, a cudowny i nagle napotykam na post, a to w domu spokojnej starości nie było miejsca. Bardzo mnie to rozbawiło. I pomyślałam sobie, nie było go na jajku. Jak ja tutaj utonę, to ja tutaj po prostu jestem chora od tego piękna. Jestem chora. No przecież to jest wszystko, to jest obłęd, po prostu obłęd. Nie? No jak można coś takiego? W której głowie to się wyśniło? I tutaj jeszcze puściła rękawek. Biorę to. Ale ja to pokażę ci na innej, bo w tym to już tam ktoś był. Ale specjalnie teraz uszyłam inny spód do tego, taką tubę. Na czerni to będzie zupełnie inaczej wyglądać. I to na 13.30 no, mogę w niej być? 800 milionów razy bardziej niż w tamtej. No to dobra, no, dawaj. To mierzymy? Tak. Stań tutaj, oczekaj. Przepraszam. O, na pewno. Tutaj troszkę dłużej. Zaraz przyjdzie, wiesz, coś, co ewentualnie tutaj tam troszeczkę tak. Troszeczkę tutaj dosztukujemy. Ja bym ci tutaj troszkę wyżej. Zobacz, też dużo lepiej wygląda. O, widzisz? Prawda? To ma zupełnie inną formę. No ale skąd masz taką materię jeszcze? Mam jeszcze takie fragmenty. A poza tym to jest wszystko ręcznie dorabiane. Ręcznie, czyli my tu możemy ręcznie dobudować taki fragment i tutaj też, wiesz, to jest naprawdę, to jest, zobacz, to wszystko, to jest każdy koralik tutaj ręcznie wykańczany. No i my przy okazji też. Ja zauważyłam coś takiego, że to jest męczące, o ile ja muszę to robić, ale o ile ja chcę to robić i chcę się czuć dobrze, chcę założyć tę sukienkę dla siebie właśnie, umalować te usta dla siebie,
założyć te biżuterię dla siebie. Ostatnio nawet śpię w takich jakichś bogatych pierścionkach i mój chłopak do mnie mówi, trzasnęłaś mnie tym po plecach przez sen. Ja mówię, no ale masz jeszcze koty, które też cię drapią, więc spoko. Widzę, że kreacja już wybrana. A skąd pani wie, że to akurat ta? A kobieca intuicja. No właśnie, bo świetnie wygląda, prawda? Dokładnie. Tak, to będzie właśnie ta kreacja, ta sukienka, tylko takie maleńkie udoskonalenia. My się jeszcze widzimy, nie żegnamy się. Wieczorem się widzimy na premierze. Przed kinem. Dobra. Dokładnie. Jeśli komuś się wydaje, że pani dzień kończy się późnym popołudniem, to absolutnie nie jest prawdą, bo za chwilę zaczyna się premiera, w której też weźmie pani udział. Co to jest za premiera? Znaczy ja nie wezmę w niej udziału, po prostu będę ją oglądać. To jest zdobywca Złotej Palmy w Cannes, reklamowany jako najbardziej szalony zdobywca Złotej Palmy od czasów Pulp Fiction, Parasite, koreański film. No i tyle tylko o nim mogę powiedzieć, że uwielbia kino tego reżysera Tarantino i to mi wystarczy po prostu za rekomendację. Ale... No właśnie, mamy informację dosłownie z ostatniej chwili. Dokładnie. Nie będę odbierała tej przyjemności powiedzenia o tym. Właśnie trwa gala, właściwie kończy się gala w Wenecji, międzynarodowego 76. Międzynarodowego Festiwalu w Wenecji i film Janka Komasy Boże Ciało dostał dwie nagrody. Jedna, która się nazywa Europe Cinemas Label, czyli taka nagroda dystrybutorów, która wspiera film po prostu w promowaniu i w dystrybucji w kinach europejskich, bardzo zasila, czyli po prostu Boże Ciało na pewno czeka spora europejska dystrybucja. I drugi film, druga nagroda dla kina promującego wysokie wartości humanistyczne. Także prawie ścimo dostaliśmy w świeżo tę wiadomość z Wenecji. Serdecznie gratulujemy, nie ukrywamy, że jako redakcja bardzo mocno trzymaliśmy kciuki za ten film, także serdecznie gratulujemy. Ja to myślałam tylko po prostu, że radością jest być tam, znaleźć się wśród 10 filmów, a jeszcze dostać dwie nagrody, no to jest naprawdę po prostu dla nas wielka radość. Nie zatrzymuję pani, bo film się za chwilę zacznie. Bardzo pani dziękuję za ten dzień. Ja dziękuję bardzo i red carpet, nie wiem co to dla mnie znaczy, szczerze powiedziawszy. Jestem aktorką, ale jak się zdarza, że ostatnio przechadzam się albo mam szansę przechadzać się i mówić, a jeszcze zwłaszcza o filmie na przykład, który no świeżo, co po prostu ciepło, jeszcze po prostu drżę od tego. 21 września zakończył się 44. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Pani Aleksandra na premierze filmu wystąpiła w sukni, którą wcześniej wybrała. Aktorka wyglądała przepięknie, a sam film otrzymał kolejne nagrody.